Dzień dobry, szanowni państwo. Witamy serdecznie w Szkole Podstawowej nr 13. Jest ze mną dyrektor szkoły, pan Sławomir Rymaczek i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13, już trochę wyrośnięci, bo za chwilę będą absolwentami Szkoły Podstawowej nr 13. Ale zaczynamy, szanowni państwo, od informacji dla państwa i dla mieszkańców Starachowic z wczoraj. Wczoraj odebrałem tę oto nagrodę, wyróżnienie w rankingu gmin województwa świętokrzyskiego. Starachowice zajęły pierwsze miejsce w powiecie starachowickim. To jest ranking, który jest oparty o dane, które przygotowuje Urząd Statystyczny dla województwa świętokrzyskiego, dla poszczególnych gmin. Tych gmin w województwie jest ponad 100. Tylko miasto Kielce nie jest klasyfikowane w tym rankingu, natomiast wszystkie pozostałe gminy są klasyfikowane. Dzięki temu dowiadujemy się rok do roku, w jakim miejscu Starachowice są. Możemy porównać się do innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie chociażby wydatków na inwestycje, w zakresie dochodów bieżących, w zakresie wydatków na administrację publiczną, w zakresie środków pozyskiwanych dla miasta z zewnątrz, w zakresie wskaźnika zadłużenia naszego samorządu, czy udziału powierzchni, na których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Tych punktów, które są oceniane, jest w sumie kilkanaście, włącznie z egzaminem ósmoklasisty, dlatego cieszę się, że Starachowice w naszym powiecie po raz kolejny zajęły pierwsze miejsce w tym oto rankingu. Panie dyrektorze, przekazuję panu to wyróżnienie, żebyśmy się wszyscy w mieście z tego cieszyli, bo to jest wspólna praca wszystkich samorządowców, radnych, Rady Miejskiej, Rady Powiatu, ale także dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych, spółek miejskich, pracowników Urzędu Miejskiego, którym serdecznie w tym miejscu dziękuję za zaangażowanie i w pracę na rzecz naszego miasta, bo ona przynosi po prostu zamierzone rezultaty. Nie tylko widziane tu na mieście, w Starachowicach, ale także widziane spoza naszego miasta, widziane w różnego rodzaju rankingach. Płynnie przechodzimy do drugiego tematu. Jak państwo widzicie albo słyszycie, za moimi plecami znajdują się trenażery i symulatory. Tutaj symulator roweru, dalej symulatory przejścia dla pieszych, zakupione w ramach Funduszu Spójności, czyli środków europejskich, które pozyskaliśmy dla gminy Starachowice właśnie na ten cel, plus na zakup mobilnych miasteczek ruchu drogowego, które zostały państwu zaprezentowane w Szkole Podstawowej nr 1 na osiedlu Orłowo. Takich miasteczek zakupiliśmy kilka, po to, żeby wzmocnić i jeszcze lepiej przygotować naszych uczniów do poruszania się po drogach na terenie naszego miasta. Przez też to, że wprowadzamy system roweru miejskiego, to chcemy, aby po prostu każdy uczeń dotarł bezpiecznie do szkoły i ze szkoły do domu wrócił. I mam nadzieję, że te miasteczka ruchu rowerowego też będą służyły temu, żeby właśnie każdy był lepiej przygotowany. Na ten cel pozyskaliśmy kilkaset tysięcy złotych. W ramach tych środków wykonaliśmy także przejścia dla pieszych wyniesione. Dwa takie przejścia dla pieszych wyniesione powstały przy Alei Świętego Jana Pawła II w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 i Liceum nr 3. Jedno z przejść znajduje się na wysokości Delita Katesów Centrum przy Alei Jana Pawła II, a drugie w rejonie skrzyżowania z ulicą Żytnią. Natomiast trzecie przejście dla pieszych wyniesione powstało w rejonie Szkoły Podstawowej nr 12 przy ulicy Słonecznej. Dodatkowo z środków własnych miasta doświetliliśmy przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu Alei Świętego Jana Pawła II z ulicą Miodową i myślę, że to jest odpowiedź na społeczne zapotrzebowanie, na zgłosy, które mieszkańcy do nas kierowali po to, żeby te przejścia dla pieszych były po prostu bardziej bezpieczne. Także to jest program i projekt, który realizujemy w ramach Funduszu Spójności i który już dobiega końca, ale będzie trwał przez kolejne lata, bo po prostu nasza młodzież i uczniowie będą z tych wszystkich sprzętów aktywnie korzystali. I na koniec, szanowni państwo, sukces. Sukces uczniów Szkoły Podstawowej nr 13, bohaterów dzisiejszego dnia, którzy są ze mną w świętokrzyskich igrzyskach młodzieży szkolnej, koszykówce chłopców 3x3. Przywożą do Starachowic pierwsze miejsce i serdeczne gratulacje dla chłopaków za osiągnięty sukces i podziękowania za to, że dobrze reprezentowali nasze miasto Starachowice na arenie województwa świętokrzyskiego. Nie było łatwo wygrać, ale się postaraliśmy, jakoś daliśmy radę. A drużynę tworzą Michał Urbański, Ksawer Ronduda, Jakub Zyzman i Piotr Bojara. To nasi bohaterowie. Szanowni państwo, tak jak chłopcy powiedzieli, panowie powiedzieli, tak jak ja często mówię, że nie obiecuję, ale się postaram, oni także po prostu się postarali i ten sukces dla naszego miasta wywalczyli, z czego się ogromnie cieszymy. Dziękujemy i pozdrawiamy.